Po stronie prawdy witają Państwa Anna Jaciubek i Szczepan Barczyk. Czy piękna polska prowincja ma szansę na rozwój, czy też jej marginalizacja wliczona jest w koszt rozwoju wielkich centrów i w zasadzie ten proces będzie po prostu postępował? Na to pytanie i na pytanie, czy w tym wszystkim nie został zgubiony człowiek, który żyje tak w wielkim mieście, jak i na prowincji, spróbujemy dziś odpowiedzieć w miejscowości Wleń. Wleń. Jedno z najstarszych miast śląskich, leżące w odległości 18 km od Jeleniej Góry. Uważany jest za jedno z najpiękniej położonych miasteczek na Dolnym Śląsku. Od wschodu i północnego zachodu opasany jest rzeką, zaś od zachodu zamknięty potężną górą bazaltową, dźwigającą ruiny piastowskiego zamku z dobrze zachowaną basztą, z której roztacza się rozległy widok na Sudety Zachodnie. Brzmi fantastycznie, drodzy Państwo. A czy rzeczywiście fantastycznie żyje się w tym mieście? Czy miasto korzysta z uroków też położenia? Jest z nami pan Artur Zych, radny powiatu lwóweckiego, były starosta powiatu. Panie Arturze, rzeczywiście brzmi pięknie, gdy czyta się, gdy mówi się o Wleniu. Jak rzeczywiście jest? Czy miasto korzysta z tych dóbr natury? No niestety nie w pełni. Myślę, że trzeba podkreślić to, że oprócz tego, o czym pani mówiła tutaj, to Wleń to miasto, w którym można spędzać miło czas. Jest przede wszystkim Góra Zamkowa, gdzie jest rezerwat, jest zamek, który jest w coraz lepszym stanie, bo jest remontowany, będzie dostępny dla ludzi. To też i Zapora Plichowicka, która znajduje się niedaleko od Wlenia, sztuczny zbiornik wodny z najwyższą zaporą kamienną na Dolnym Śląsku. Z bardzo starą, bo niedawno było stulecie tej zapory pilichowickiej. To także spławny Bóbr, po którym wiosną, latem pływa mnóstwo ludzi na kajakach, coraz więcej. To miejsca, gdzie można dojechać rowerem, spędzać czynnie czas. Niestety to także miejsca starzejących ludzi, ludzi, którzy tak naprawdę czekają na pomoc, której często nie widzą. To miejsca, gdzie, z których młodzi ludzie uciekają, dlatego że nie widzą perspektyw. Mimo tak pięknego położenia, mimo tak wielkich możliwości. Piękne położenie, piękne możliwości i mieszkańcy, którzy czasami, jak powiedział Szczepan, mogą być pozostawiani samym sobie. Czy rzeczywiście tak jest? O tym właśnie w dzisiejszym programie. Zarówno miasto, jak i gmina Wleń znajdują się na terenie objętym programem Natura 2000. Jest z nami pan radny Marek Koczarski, radny miasta i gminy Wleń. Panie radny, to dobrze dla mieszkańców, czy może niekoniecznie, że jest ten program? Jak to wpływa tak naprawdę na życie tego miasta, tej gminy? Ja myślę, że program, czy to dobrze, czy źle, to się okaże po efektach. Natomiast na pewno dobrze, że ktoś się interesuje nami, naszą miejscowością, że ktoś wreszcie mógł zauważyć, że jakie to mamy problemy. Ja jestem związany z tym miastem, mieszkam od roku 60 z przerwami na naukę w szkole. I tak powoli obserwuję, no niestety, następującą taką degradację. Z roku na rok, moim zdaniem, jest jednak coraz gorzej. Pamiętam tutaj, jak do szkoły już moi koledzy starsi dojeżdżali pociągami, ludzie do pracy, masę ludzi i to, tak mówię, to powoli jakoś zanika. No mam przyjemność pełnić kadencję, w tej kadencji być tym radnym, niestety w takim trudnym okresie dla miasta, bo no nie dzieje się za dobrze. Są jakieś elementy pozytywne, coś, niecoś staramy się tutaj zrobić, ale niestety nie jest to tak, jakbyśmy sobie życzyli jako radni czy jako mieszkańcy. No niestety, a możliwości tutaj mamy duże, nie zawsze możemy się przebić ze swoimi inicjatywami. Wspomnę tutaj chociażby, wspomniał pan Natura 2000. No jest ta piękna rzeka Bóbr, gdzie jeszcze kilka lat temu przyjeżdżało bardzo dużo wędkarzy. Jest to woda górska, są ryby, są pstrągi, lipienie. Przyjeżdżali ludzie z okręgów, których nie mają takiej możliwości, że tak powiem, uprawiać tego sportu wędkarskiego. Jest zapora w Pilichowicach, naprawdę blisko, te kilka kilometrów i też tutaj
wiele takich możliwości ci ludzie mogą osiągnąć jakieś spełnienia swoich, że tak powiem, oczekiwań. Ja mam dużo znajomych, którzy z Polski, których ja zapraszam, przyjeżdżają, naprawdę są zachwyceni położeniem. No ale to wszystko nie przekłada się, same zachwyty, same, że tak powiem, widoki, to nie jest to wszystko. Nie przekłada się to niestety na życie codzienne naszej społeczności. No właśnie, program Natura 2000 wiąże się z tym, że dany obszar jest atrakcyjny, wartościowy pod względem przyrodniczym, ale czy nie jest też czasem niekiedy problemem dla mieszkańców i lokalnej społeczności? Zdecydowanie oprócz tego, że program służy temu, żeby chronić przyrodę, to jest także dużym obciążeniem dla wszystkich ze względu na to, że nakłada na mieszkańców pewne obowiązki, a także utrudnienia. Utrudnienia te dotyczą przede wszystkim możliwości funkcjonowania różnego rodzaju zakładów, rozwijania się gospodarki. Myślę, że jest to bardzo ważna informacja i w sytuacji takiej, kiedy mamy gminę, która jest objęta w 100% obszarem Natura 2000, gdzie w związku z tym nie ma szans rozwijać się wielki przemysł, usługi, a nawet i drobniejszy przemysł rozwija się z dużymi problemami, te obszary powinny być szczególnie przez państwo preferowane po to, żeby ludzie mieszkający na tym terenie mogli po prostu żyć. Mogą żyć z turystyki, ale pod warunkiem, że zostaną spełnione pewne warunki, które pozwolą im rozwijać tą turystykę. Nie wiem, na przykład preferencyjne pożyczki, kredyty, obniżka podatków. No można sobie cały katalog takich subwencji ekologicznych, można sobie cały katalog tutaj pomysłów na pewno znaleźć. A na razie brak takich projektów, pomysłów, takiej pomocy. Na razie to dzieje się tak, że coraz większe obszary naszych okolic powiatu lwóweckiego są obejmowane Naturą 2000, co niestety nie wpływa pozytywnie na rozwój tego obszaru. Czyli ten problem nie dotyczy tylko samego Wlenia i gminy, ale rozciąga się w zasadzie na obszar szerszy, już nie mówiąc o powiecie lwóweckim, ale nawet i w zasadzie możemy mówić, że to w całej Polsce mamy do czynienia z podobnymi problemami. Z tego co wiem, obszary Natura 2000 to około 30% całego obszaru Polski. W innych krajach to są tak naprawdę cyfry, to jest 8-10%. Także jesteśmy wyjątkowo krajem obłożonym tym obostrzeniem. Warto sobie więc zadać pytanie, czy jeżeli nasza Polska jest krajem, w którym tak dalece staramy się, ograniczając przemysł, inwestycje, dbać o przyrodę, czy nie powinniśmy czerpać również z tego pewnych korzyści, a nie tylko osiągać konkretne straty? Drodzy Państwo, z jednej strony dbanie o przyrodę, ale też należy pamiętać o tym, by dbać o człowieka. Jest z nami również pan Robert, który mieszka tutaj, jest mieszkańcem tego miasta. Jesteśmy oczywiście we Wleniu. Panie Robercie, jak tutaj się żyje? Zaczęliśmy mówić o Naturze 2000, zaczęliśmy mówić o tym, że coś się dzieje źle i z tego właśnie powodu też tutaj jesteśmy. Ale czy rzeczywiście Wleń zakończył już jakby swój dobry byt? Myślę, że jestem tu mieszkańcem, ja się tu urodziłem, ja tu spędziłem całą swoją młodość i jak niewielu ludzi, którzy ukończyli studia, wróciłem tutaj. To obecnie jest to bardzo, bardzo rzadko spotykana sytuacja, żeby ktoś tu powrócił po ukończeniu studiów, po zdobyciu jakiejś tam nauki, wiedzy. Niestety, wszyscy dzisiaj opuszczają nasze miasteczko. Nie ma już ludzi, którzy chcieliby tu coś robić. Ja prowadzę taki niewielki biznes w tym mieście, który założyłem 20 parę lat temu. Prowadziłem różne jakieś takie małe przedsiębiorstwa. Jednak ten obszar Natura 2000 spowoduje, że nie będzie można tu nic prowadzić. Ja wiem, że przemysł to nie trzeba od razu kojarzyć z kominami, z dymem, z jakimiś tam wielkimi inwestycjami. Jednak dzisiaj cokolwiek tutaj wybudować, założyć, to są straszne obostrzenia odnośnie tych oddziaływania na środowisko tego wszystkiego. To jest bardzo kosztowne. A z drugiej strony, czy my wszyscy znajdziemy swoje miejsce w turystyce? Ja się obawiam, że moje dzieci tutaj nie wrócą, wyjadą stąd i nie będą już tak jak ich tato, patriotą wleńskim, który tutaj wrócił i który tutaj próbuje coś robić. Dlatego uważam, że jest to wielki problem i gmina powinna otrzymywać jakąś rekompensatę za to,
że istnieje w tym obszarze, w tej Naturze 2000. My dajemy naszemu krajowi właśnie te okolice, to piękno, tą ciszę, tą zieleń, ale powinniśmy coś w zamian, jakąś rekompensatę otrzymywać jako gmina, nie jako, jako my ludzie, tylko jako gmina. Po prostu tu nie będzie, gmina nie będzie bogata, nie będzie miała podatków, bo jednak te agroturystyczne gospodarstwa, one są bardzo nisko opodatkowane i za co ta gmina będzie żyła? Jeżeli chodzi o te rekompensaty, czy pana zdaniem powinny być one w jakiś sposób konkretny spożytkowane? Myślę, że tak, że dla stworzenia gminy turystycznej potrzebna jest pełna infrastruktura. Potrzebne są ścieżki rowerowe, potrzebne jest utrzymanie kolei, która jest podobno najładniejszą trasą w Polsce. Potrzebne jest utrzymywanie jakichś dróg, jakichś przystani nad rzeką. No i potrzebna jest jakaś po prostu forma pomocy dla ludzi, którzy jednak z tą turystyką nie są związani, a też chcą tu żyć. Powiedział pan, iż po studiach jako nieliczny wrócił tutaj do swojego rodzinnego miasta. Teraz jako rodzic obawia się pan o to, że dzieci wyjadą. Czy pana zdaniem inna polityka w stosunku właśnie do tej gminy, inna polityka dotycząca inwestowania w tę gminę przyczyniłaby się do tego, że może dzieci by jednak zostały? No mam taką nadzieję, dlatego robię wszystko, dlatego tu pracuję, dlatego tu jestem, że wydaje mi się, że no może nastaną takie czasy, że nasza gmina Wleń przyciągnie tutaj ciekawych ludzi. Przecież mogą być tu firmy, dzisiaj można pracować w domu, dzisiaj można pracować przy komputerze w tak pięknym terenie, można przy komputerze być programistą, informatykiem, można prowadzić różne działalności, nie trzeba koniecznie palić w piecu i dymić, także myślę, że byłoby to wspaniałe, gdyby tu można było pracować. Są telepracę, są różne no po prostu formy takie, które usługi, szeroko zrozumiane usługi księgowe, biznesowe, jakieś usługi marketingowe, które nie wymagają potężnych fabryk i które nie będą zatruwały na pewno tego środowiska. Ale no po prostu nie idzie to wszystko w tym kierunku. Dlatego są takie obawy. Są obawy, o tych obawach jeszcze będziemy dzisiaj mówić. Zapraszam do pozostania z nami. Pięknie byłoby tu pracować, powiedział przed chwilą pan Robert Wojewódka. Tym razem porozmawiałem przez chwilę z panem Arturem Zychem, radnym powiatu lwóweckiego. Wydaje mi się zasadnicze pytanie, czy bezrobocie jest tu rzeczywiście dużym problemem, czy tylko aż takim jak przeciętnie na terenie całej Polski? Bezrobocie zdecydowanie tutaj jest większe od terenów miejskich. Z tego, co ostatnio słyszałem, to we Wrocławiu bezrobocie sięga około 6%, we Wleniu bezrobocie sięga 26%. Czyli jest to praktycznie 4 razy większe. Problem jest olbrzymi, ponieważ no, potrzebne są te miejsca pracy, a jeżeli miejsc pracy nie ma na miejscu, to potrzebny jest choćby dobry dojazd, który pozwoli dojechać i to miejsce pracy znaleźć. Ludzie nie mają pracy. Potrzebne są także i aktywne pieniądze na aktywną walkę z bezrobociem. Niestety takich pieniędzy Urząd Pracy, Starostwo po prostu nie ma. Tych pieniędzy. Czy mowa nie o zasiłkach jakiegoś rodzaju, tylko o jakichś formach aktywnego przeciwdziałania, czyli konkretnych działaniach, a nie tylko zapomogach? Oczywiście nie jestem zwolennikiem dawania bezpośrednio ryby, ale dawania wędki. Każdy, jeżeli będzie chciał tylko sobie pomóc, to dostając możliwą pomoc państwa, po prostu tą pracę będzie mógł znaleźć. Jak widać, jesteśmy w trudnej sytuacji.
to ta sytuacja jest, jeszcze jest tym bardziej trudna, że ostatnio był problem także i z kontraktem dla sióstr, dla zakonu sióstr elżbietanek, a konkretnie dla ośrodka rehabilitacji i opiekuńczego zakonu sióstr elżbietanek we Wleniu. Który jest zresztą jednym z większych pracodawców w mieście. Największym w tej chwili to jest, w tej chwili zatrudnia 61 pracowników. Ci ludzie tak naprawdę no nie mają najczęściej innego źródła dochodu. Często pracują dwie osoby, czyli jedna rodzina, utrzymująca jedną rodzinę właśnie w tym ośrodku. Pani poseł Marzenie Machałek, również ta sprawa nie jest obca, sprawa sióstr elżbietanek. Pani poseł, problem bezrobocia jest tutaj istotny i rzeczywiście moglibyśmy się zapytać z perspektywy może troszeczkę szerszej nawet, czy dla takiego regionu, powiedzmy niezwiązanego z jakimś wielkim ośrodkiem, nie będącego jakimś bardzo licznym, licznie zaludnionym miejscem, czy rzeczywiście ono musi być tak marginalizowane, czy jest to tylko skutek takiej, a nie innej decyzji, że tak prowadzimy politykę stawiając na duże centra, a nie przejmując się zanadto losem tych mniejszych miejscowości. Jako poseł Komisji Samorządu Terytorialnego, jako poseł też tej ziemi, ja się mocno przeciwstawiam marginalizacji, likwidacji Polski powiatowej. Przeciwstawiam się temu, żeby likwidować sądy we Lwówku, przeciwstawiam się temu, żeby likwidować połączenia kolejowe, a także żeby likwidować zakłady pracy. Ale to jest jedna kwestia, prawda? To ogromne bezrobocie i właściwie umieranie Polski powiatowej w skali całej Polski, a tu na Dolnym Śląsku we Wleniu jest niestety tego bardzo przykry przykład. Natomiast inną sprawą jest, uważam, bezprawne, skandaliczne nieprzyznanie kontraktu dla ośrodka dla sióstr elżbietanek. Ten ośrodek jest wspaniałym ośrodkiem. Ja tam byłam, ale znam też opinię pacjentów. Czeka się 2-3 lata, żeby do tego ośrodka się dostać, ponieważ ludzie chcą się tam leczyć, chcą tam dochodzić do zdrowia. I dla nich niebagatelną kwestią jest też to, że prowadzą ten ośrodek sióstr elżbietanki. Wspaniała atmosfera. Dobra opieka, a tutaj właściwie żadnych merytorycznych przesłanek, jeśli chodzi o nieprzyznanie kontraktu. Ja rozmawiałam w Narodowym Funduszu, ja pisałam interpelację do ministra zdrowia, pisałam interpelację również do szefa Narodowego Funduszu. I właściwie względy formalne nie mają nic wspólnego ze względami merytorycznymi. Siostry się nie zmieniły, nie zmieściły w jakichś tam schematach, natomiast wszyscy wiedzą, że to jest bardzo dobry ośrodek. No nie można się na to zgadzać. I rzeczywiście mam nadzieję, że po naszych tutaj wspólnych interwencjach, po moich interwencjach i u ministra, i u szefa Narodowego Funduszu, siostry dostaną kontrakt. I to jest jakby jedna rzecz. Jaskrawa niesprawiedliwość, jaskrawe, bezduszne procedury. A inna rzecz, że to jest naprawdę bardzo istotny zakład pracy i likwidacja 70 miejsc pracy jest po prostu moim zdaniem nie do przeżycia dla miasta Wlenia. I na pewno na to się zgodzić nie można. Ale ja chcę powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, przeciwko której się nie zgadzamy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy to przy opiniowaniu, ale niestety bezskuteczne, bo Platforma rządzi, przy opiniowaniu dokumentów jak Plan Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, jak wszystkie dokumenty rozwojowe. Platforma postawiła na taki model, który się, przepraszam za wyrażenie, nazywa polaryzacyjno-dyfuzyjny, czyli wspieramy bogatych, bogaci mają się stać jeszcze bogatsi, a biedni jeszcze biedniejsi. Przykładem jest Wleń. Ma się rozwijać Warszawa, ma się rozwijać Wrocław, ale Lwówek czy Wleń być może światem odbitym w jaki sposób sobie poradzi. No nie radzi sobie i widzimy, że dzieje się coraz gorzej. A pani poseł myśli, że jest to zdehumanizowany, powiedzmy, model prowadzenia polityki, czy może nieskuteczny, ale albo skuteczny znowuż być może, ale za to pozbawiony jakichś względów ludzkich? To jest o model rozwoju, w którym nie jest człowiek najważniejszy, tylko konkurencyjność i wydajność, prawda? Człowiek nie jest ważny. Jest o tyle ważne, ile jest konkurencyjny i wydajny. Jeśli nie jest wydajny, jeśli nie jest konkurencyjny, to jest nieopłacalny. Ja na taki model rozwoju kraju, na taki model Europy się zgodzić nie mogę. I rzeczywiście to niestety dobrze nie wróży Polakom, jeśli dalej będziemy szli w tym kierunku. Tak naprawdę Polacy wyjeżdżają młodzi z Polski, bo nie mogą
mogą tu zakładać rodzin, bo nie mają pracy, bo nie mają mieszkań. Starzy ludzie zostają osamotnieni. To jest model, w którym rzeczywiście służy tylko bogatym, a biedni to mają, jeżeli mają pracę, to mogą ewentualnie pracować. Najlepiej, żeby wydawali na niezbyt mądre rzeczy pieniądze i tak naprawdę nie wiedzieli, czy są mężczyzną, czy kobietą. Widzimy tutaj wojnę cywilizacji między wspólnotowością, a taką genderową filozofią, która tak naprawdę też w niej mieści się degradacja małych miasteczek, małych wspólnot, degradacja rodzin, parafii. Ale choć spojrzenie, które zaprezentowała pani poseł, jest dość ogólne, to myślę, że widzimy tutaj bardzo konkretnie, w jaki sposób w realiach życia konkretnej miejscowości, konkretnych rejonów to się przejawia. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami. Drodzy państwo, pani poseł Marzena Machałek, jak też pan Robert Wojewódka, mieszkaniec Wlenia, mówili o ważnym aspekcie tworzenia czy utrzymywania miejsc pracy, aspekcie, który pozwoli tutaj żyć, pozwoli też się rozwijać, bo zatrudnienie, pewnego rodzaju forma bezpieczeństwa, pracuje, otrzymuje wynagrodzenie, też pozwala lepiej żyć. Czy rzeczywiście we Wleniu jest szansa dla młodych? Jest z nami między innymi Sandra i Sebastian. Powiedzcie, jak się żyje tutaj we Wleniu? Czy, Sebastianie, chciałbyś zostać właśnie w tej miejscowości, gdyby były możliwości, gdyby była praca? Myślę, że tak, ale to zależy od krajobrazu, jaki tu jest, bo wiosną jest bardzo ładny, podoba mi się i latem. Bardzo dużo tutaj latem wykorzystujemy z kolegami, na przykład z rzeki. Jest czysta woda, kąpiemy się tutaj, korzystamy na przykład ze szlaków górskich, chodzimy po górach, zwiedzamy. I to zależy też od pracy, bo jeżeli tutaj będzie taka praca, jaka jest teraz, to także powiem tak, że nie uśmiecha mi się tutaj zostać tak. Taka praca, jaka jest teraz, czyli jaka praca? Oj. No właśnie. Kurczę. No praca. No tu w okolicy, tak blisko gdzieś jakieś, nie wiem, fabryki. Fabryk tu nie ma, ale no ogółem jakaś praca, jaka dotychczas jest tutaj. Ale do tego też potrzebna jest forma dojazdu, prawda? Czyli znowu kolejny jakby temat, który został już tutaj dzisiaj poruszony. Kwestia kolei. Między innymi. Wcześniej przed programem jeszcze rozmawialiśmy właśnie z Sebastianem, który w pierwszej reakcji stwierdził, że nie chcę tu zostać, bo po co? Ale jednak przyszło zastanowienie nad miejscem, przywiązanie do miejsca, jak tutaj Sebastian podpowiada. Mam nadzieję, że jednak powstaną tutaj nowe miejsca pracy, że rozwój, czy to w turystyce, czy w jakiejś innej dziedzinie, będzie miał miejsce. Powiedziałeś, że nie chciałbyś tutaj zostać w pierwszej właśnie chwili, kiedy pojawiło się takie zdarzenie. Nie chciałbyś z uwagi przede wszystkim właśnie na... Na dojazdy, na przykład pociąg. Teraz chodzę do szkoły już wyższej, technikum, i pociąg to... Tani jest ogółem i można pozwiedzać krajobraz, ale jest bardzo wcześnie rano i to bardzo dużo osobom się nie pisze na to, żeby dojeżdżać pociągiem. Czyli tak naprawdę wielu z mieszkańców miasta nie może korzystać, ponieważ są nieodpowiednie godziny jakby przejazdu w pociągu? Tak, bo pierwszy pociąg, który tu jedzie, to jest po 5, a drugi już po 8, czyli na przykład jakbym chciał jechać pociągiem drugim, to będę spóźniony na parę lekcji już i muszę jeździć autobusami niestety. I to jest właśnie wyższy koszt też, jak mówię. O tych niedogodnościach, właśnie związanych też z rozkładem jazdy, będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Pan radny Marek Koczarski. Panie radny, nie bez przyczyny znajdujemy się właśnie przy budynku dworca kolejowego. Dlaczego właśnie tu, jaki to ma związek z marginalizacją postępującą takich właśnie terenów jak te, pięknych, ale prowincjonalnych? No tak się jakoś złożyło, że od 30 lat jestem kolejarzem, także tutaj na ten temat możemy porozmawiać.
W latach 80. i 90. pracowałem w lokomotywowni w Jeleniej Górze. To jest zakład, który zatrudniał 500 osób. Tu naprawdę, uwierzcie mi, do Jeleniej Góry, do zakładu dojeżdżali masa mieszkańców z Marczowa, z Dębowego Gaju, niektórzy nawet z Lwówka. I to tak obserwuję jako właśnie pracownik kolei bez przerwy, że tak powiem, cały czas marginalizacja z tej linii, czyli poprzez konstruowanie, tworzenie rozkładu jazdy, który nie jest, że tak powiem, dogodny dla mieszkańców. A co to znaczy? To znaczy, że w godzinach pracy, jeżeli na przykład wyjeżdżał pociąg o godzinie przed siódmą, no to mało osób na tą siódmą zdążyło do pracy, prawda? No, czas jazdy był w tym okresie, w latach 90. było pół godziny, w tej chwili mamy 40 minut ze względu na stan techniczny toru. Od 94 roku jestem, przepraszam, 6-8 jestem w zakładzie linii kolejowych, czyli zakład, który nadzoruje, jak gdyby administruje tą linią kolejową. To jest linia kolejowa, która jest w gestii naszego zakładu i proszę mi uwierzyć, naprawdę nie jest chęcią czy dyrektora, czy pracowników zakładu administracji, żeby tą linię likwidować, bo są miejsca pracy. To są miejsca pracy dla naszych kolejarzy. Tutaj była kiedyś na tej stacyjce, była kasa biletowa, był zawiadowca stacji. To wszystko jakoś funkcjonowało. Ale niestety polityka odgórna, tak zwana optymalizacja linii kolejowych, czyli sprowadzona przez zarząd, no to się nie tyle likwidacja, co zawieszenie ruchu pociągów, jak mówią nasi prezesi, że w każdej chwili można przywrócić, co jest, mi się wydaje, jest to złuda. To jest, bo jeżeli nie będzie tu nic jeździło, to zarośnie, to się rozejdzie. No mówiąc brutalnie, po ludziach. I taka jest prawda. Zarząd w tej chwili, w naszym zarządzie, no są ludzie, którzy zlecili opinię na temat, czyli na temat tej linii kolejowej, w ogóle nie tylko tej, ale w całej Polsce. Firmy zewnętrzne, które opierają się tylko na czystym ekonomicznym, że tak powiem, wskaźniku, wytypowały, że w całym kraju ponad 4000 linii powinno być zawieszony ruch kolejowy. No, Zarząd Polskich Linii Kolejowych tam zszedł do 2000, między innymi trafiło to i naszą linię, czyli to 283 Jelenia Góra Zebrzydowa. I no cóż można powiedzieć, naprawdę tu szkoda, że nie ma wszystkich mieszkańców, ludzie, którzy tutaj jeździli do Węglińca, do Szczecina, tutaj pociągi jeździły do Szczecina, do Poznania, do Legnicy, masa ludzi jeździło na grzyby, na ryby tam gdzieś na Pomorze. I w ten sposób, tak jak obserwując to, widzieliśmy, tak jak mówiłem wcześniej, rozkład jazdy, potem stan techniczny, czyli szukanie utrudnień, zmniejszanie prędkości przelotowej tych pojazdów, co z automatu, jak gdyby w tym samym czasie, że zwróciliście uwagę, o godzinie 16 tu przyjechał szynobus, w tym samym czasie 10 minut wcześniej był autobus, tak samo jest rano. Są te autobusy i szynobus jest w jakiś dziwny sposób, że to jest w jednym czasie przyjeżdżają w tym momencie. Co nie ma sensu, ponieważ nie ma sensu, lepiej gdyby było różne godziny. Oczywiście, powinno być tak zrobione, żeby ten autobus on jeździ szybciej. Niechby sobie później wjechał pociąg, mógłby troszeczkę wcześniej wyjechać i to po prostu trzeba odrobinę dobrej woli. Trzeba po prostu chcieć. Nie można przecież, rozkład jazdy można uzgodnić z mieszkańcami, z potrzebami danego regionu. Jakoś tak dopasować, tym bardziej, że ta linia jest tylko skomunikowana, załóżmy to z Jelenią Górą, gdzie można dalej pojechać do Wrocławia czy do Warszawy. To trzeba wyrazić odrobinę dobrych chęci i trochę pomyśleć, a nie tylko robić wszystko, żeby w jakiś sposób wygasić ten ruch na tej linii. Z pana wypowiedzi wnioskuję, że mamy do czynienia z pewnymi błędami, nazwijmy to również organizacyjnymi. Pani poseł mówi, że celowe działanie. Ja uważam, że to jest celowe działanie, bo nieraz na to zwracałam uwagę. Tutaj z Arturem Zychem współpracujemy od paru lat na rzecz obrony linii kolejowych, a szczególnie tutaj też i Doliny Bobru. I zwracamy na to uwagę, bo nam często mówi się tak, że likwiduje się linie, bo ludzie nie jeżdżą. A ludzie nie jeżdżą dlatego, że rozkład jazdy jest niedostosowany do potrzeb, do wtedy, kiedy trzeba dojechać do szkoły czy do pracy. I moim zdaniem to jest działanie celowe, które ma uzasadnić likwidację takiej linii. W tej chwili się mówi, że tą linią nie jeżdżą ludzie.
ludzie, prawda? Ale jak mają jeździć często ludzie, jeżeli to jest w nieodpowiednich porach? Poza tym, to też nie jest dobry argument. Następnym argumentem, że to jest zły stan techniczny tej linii. Ją po prostu trzeba zmodernizować. Proszę Państwa, jeżeli ta linia będzie zamknięta, a ma być zamknięta, mówi się, że czasowo wyłączona. Ja rozmawiałam z ministrem Masenem, wiceministrem do spraw kolei na temat tej linii. I on niestety potwierdził, że ta linia ma być wyłączona czasowo, ale przyznał, że jak będzie czasowo, to praktycznie to doprowadzi do likwidacji tej linii. I ludzie dostaną tutaj odcięci. Zostanie Wleń odcięty, zostanie Dębowy Gaj, zostanie Marczów odcięty. Tam w ogóle nie będzie czym dojechać. Nie dość, że ludzie nie mają pracy, nie ma miejsc pracy, nie ma urzędów, to jeszcze nie ma gdzie dojechać. No, na to się naprawdę nie można zgodzić. I moim zdaniem to jest celowe działanie, które ma uzasadniać, czyli zły rozkład jazdy, nienaprawianie techniczne takiej linii, ma uzasadniać jej likwidację i powiedzieć, no skoro ludzie nie jeżdżą, no to trzeba ją zlikwidować, albo jeździ się wolno, bo jest niezmodernizowana, więc ludzie też czasami nie korzystają z tego typu połączenia. Ale tutaj pewnie Państwo przyjeżdżaliście, a my tu znamy te drogi. Te drogi też są w kiepskim stanie, więc ani drogi nie są w dobrym stanie, ani kolej nie jest w dobrym stanie. I ludzie są naprawdę tutaj zupełnie pozostawieni sami sobie. Panie poseł, jakby tak jednym zdaniem spróbować podsumować, czym może skutkować zamknięcie tej linii, jeżeli zostanie rzeczywiście zamknięta, to jakby to określić? Znaczy, to jest karygodne, jak ta linia będzie zamknięta. Ja napisałam list otwarty do marszałka Łużniaka, członka zarządu, który jest członkiem zarządu między innymi z tej ziemi jeleniogórskiej naszej i tu reprezentuje mieszkańców i Lwówka i Wylenia, że od tego jest właśnie w tych gremiach decyzyjnych zarządu województwa dolnośląskiego, żeby o mieszkańców ziemi jeleniogórskiej powiatu lwóweckiego zadbał. Tak być nie może, że jest się w zarządzie we Wrocławiu i nie dba się o takie sprawy jak wpisanie tej linii do regionalnego programu operacyjnego po to, żeby zdobyć na tę linię pieniądze. Po co? Bo się nie opłaca, bo tu za mało ludzi mieszka, czy ludzie są mniej ważni. No tak nie można do tego podejść. To właściwie doprowadza, ja o tym mówiłam, to jest takie doprowadzanie do likwidacji Polski powiatowej, do likwidacji małych miasteczek. Zostaną tylko starzy ludzie, którzy nie będą mieli czym, gdzie dojechać, bo młodzi wyjadą. To jest smutna rzeczywistość, że ona taka, że ona się nie spełni, bo starzy, samotni, opuszczeni przez dzieci i wnuki, bo one wyjechały za chlebem. Bez linii kolejowej, bez miejsca pracy. No to jest coś, na co naprawdę nie możemy się zgodzić i mieszkańcy może, jeżeli tutaj nie są liczni, to nie dlatego, że oni sobie z tego nie zdają sprawy. Oni się po prostu boją, bo jak ktoś ma pracę, jeszcze w szkole, czy w jakimś urzędzie, to jest uzależniony od lokalnej władzy i boi się najzwyczajniej w świecie narazić. To nie tylko kwestia jest strachu, ale kwestia tego, że przez lata przyzwyczajano ludzi do tego, że ta linia przestanie istnieć w różny sposób. No przede wszystkim poprzez to, że te godziny przejazdów były po prostu źle dobrane. No trzeba też powiedzieć, że to nie tak do końca, że ludzie nie jeżdżą tymi pociągami. W pociągach, niektóre pociągi, te, które w miarę są dostosowane do tych potrzeb, są wypełnione. Fajnym takim przykładem są pociągi, kiedy mamy sezon kajakowy i ludzie pływają. Pociąg ze Lwówka do Wlenia, do Nielesna często jest pełny właśnie takich ludzi, którzy jadą przepłynąć się tym odcinkiem Bobru z Nielesna do Lwówka, czy też do Dębowego Gaju. Także tymi pociągami ludzie chcą jeździć i jeżdżą. Gdyby prędkość przejazdowa była tutaj większa, nie 30 km na godzinę, a przynajmniej te 60-70, to te pociągi byłyby pełne. Na pewno. I tego jestem pewien. Czyli uważa pan, że wystarczy trochę dobrej woli, a nie jakieś takie, powiedzmy, marginalizacja, spychanie tego kosztem właśnie, jako koszt wliczony w inwestowanie w coś innego? Dokładnie tak. Polska nie może siedzieć się na Polskę A i Polskę B, na Polskę biedną i Polskę bogatą, dużych miast, w których ludzie po prostu żyją dostatnio i tam jest praca, w Polska B, Polska takich miejscowości jak Wleń, gdzie tej pracy nie ma, gdzie żyje się biednie i szuka się możliwości zarobku na każdym kroku. Bo Polska jest jedna. Pozostańcie Państwo z nami po stronie prawdy.
Drodzy Państwo, pani poseł Marzena Machałek, pan Marek Koczarski, radny miasta i gminy w Leni oraz pan Artur Zych, radny powiatu lwóweckiego, były starosta, powiedzieli ważną rzecz. Marginalizacja z uwagi na komunikację, celowe zamykanie linii, ograniczanie dostępu do linii, wprowadzanie nieodpowiednich rozkładów jazdy, czyli tak naprawdę zamykanie pewnego rodzaju okna na świat dla mieszkańców Wlenia. Sprawa trudna, sprawa utrudniająca też życie mieszkańcom, ale czy rzeczywiście było tak wcześniej? Jest z nami również pani Regina, mieszkanka miasta. Od urodzenia. Od urodzenia. Pani Regino, jak wcześniej żyło się właśnie tutaj we Wleniu? No na pewno nie było to miasteczko jakieś bardzo takie, powiedzmy, rozwijające się od razu, prawda? Ale to właśnie nasi rodzice rozpoczynali tutaj pracę. Oni tutaj przybyli ze wschodu. Oni tutaj zaczęli zakładać i bank, i spółdzielnię produkcyjną, i właśnie kolej zaczęła działać później. No powstała szkoła polska, prawda? Wszystko to się zaczęło rozwijać. Były tereny piękne i one są do dzisiaj właściwie piękne, chociaż możemy troszeczkę żałować, że niektóre rzeczy zostały zniszczone bezpowrotnie, prawda? Ale to, co pozostało, należy, no staramy się i to było przez lata, staraliśmy się jak gdyby tutaj utrzymać, prawda? W tej chwili chociażby ta baszta nasza, no po to się ją konserwuje, po to się naprawia pewne rzeczy, żeby przyciągała ludzi, żeby służyła też mieszkańcom, którzy no, pełni zachwytu wędrują tu po tych ścieżkach i właściwie no, podziwiają ten teren, na którym mieszkają. Zresztą chyba pozostali tu po to, dlatego, że no, kochają tą ziemię. I tę ziemię też kocham ja, dlatego, że to jest taka moja mała ojczyzna. Tu się urodziłam i tutaj pozostałam. Też mogłam sobie zmienić miejsce, prawda? Ale jednak, tak jak pan Robert mówił, niewielu tu wróciło, ale niektórzy pozostali po prostu i wrócili tutaj. No i szkoda, że to miasto, które tętniło kiedyś jednak życiem, że tak jak tu pan Koczarski mówi, kolej działała. Sama dojeżdżałam do Lwówka Śląskiego do szkoły właśnie koleją. Tam i z powrotem. Zawsze było według tych godzin właściwie to miasteczko się wypełniało jeszcze bardziej młodzieżą, prawda? I ludźmi, którzy powracali czy jechali do pracy. Ponadto istniały różne zakłady pracy, takie jak chociażby no, sanatorium, to już nie powiem, no później najpierw było należało do sióstr Elżbietanek, potem znowu należało do państwowych kolei, prawda? Ale teraz powróciło do sióstr i siostry wiele tam włożyły pracy. Zresztą można z zewnątrz zobaczyć, jak wygląda budynek, jak wyglądał kiedyś. To chociażby to. No i to, że ludzie tutaj przyjeżdżali do tego sanatorium i te ostatnie lata też to, że przyjeżdżali, to jak gdyby powodowało, że to miasteczko tętniło jakimś tam życiem. Wiadomo, że liczba mieszkańców się zmienia, że tych dzieci jest coraz mniej, no bo im mniej się rodzi, bo to też tak jest. Ale szkoła, sanatorium właśnie, urząd miasta, no to jedyne tylko właściwie teraz zakłady pracy, które pozostały. Kiedyś była państwowe gospodarstwa rolne, prawda, które działały. Był Veritas, który działał. No była winiarnia. No było wiele tych zakładów, czy gminna spółdzielnia, prawda. No szkoda, że to się tak jakoś, no wszystko to zostało właściwie częściowo już zlikwidowane, nie do odtworzenia, że tak powiem. Niemniej jednak chciałabym, bo też byłam radną przez dwie kadencje, kiedyś w latach 60., a teraz ostatnio przed panem właściwie jedną kadencję wcześniej i byłam też przewodniczącą rady i też mieliśmy bardzo takie ambitne zadania i staraliśmy się je wypełniać i udało nam się wiele zrobić. Gdyby teraz to, co zostało zrobione, zostało zupełnie zniszczone,
bo do tego właściwie to wszystko dąży, to nie byłoby to dobrze. A mieszkają tu ludzie. Przecież ludzie się nie przeniosą gdzieś tam, bo tak się komuś podoba, prawda? Nagle tutaj likwidujemy wszystko, a wy się gdzieś tam przenieście. To się nie da. Tak jak się nie dało i do dzisiaj ludzie, którzy skądś tam przybyli, żyją w sercu, mają tamtą gdzieś, prawda, miejscowość, z której pochodzą. No, nie wiem, co Pani Regino, powiedziała Pani o tym, że miasto kiedyś tętniło życiem, że tutaj właśnie przyjeżdżali mieszkańcy okolicznych miejscowości. Teraz to się zmieniło. Jakie błędy zostały popełnione tak naprawdę? Czy jest to tylko i wyłącznie właśnie kwestie upadających może, czy miejsc dających pracę? Czy to jest też może kwestia pewnego rodzaju mentalna, którą gdzieś tam nam wszystkim chce się wpajać, że małe miejscowości nie są potrzebne, że małe społeczności też nie są potrzebne, że może warto tak naprawdę żyć w wielkiej aglomeracji, gdzie jest się tylko numerkiem. Czy myśli Pani, że to jest tylko i wyłącznie kwestia właśnie miejsca? Nie wydaje mi się. Uważam, że możemy dążyć do jakiegoś tam, prawda, postępu. Idziemy do przodu, ale nie niszczmy tego, co było dobre i co naprawdę służyło ludziom. A my często tak robimy, że wprowadzamy coś nowego, a to, co było, prawda, już jest wszystko po prostu złe. Nigdy tak nie było i nie jest. Dlatego wydaje mi się, że to gdzieś jest w polityce odgórnej, wydaje mi się, niedobrze. Dzieje się niedobrze. Kiedy nie myśli się o tym, że ja nie służę tylko sobie i mojemu koledze, który siedzi obok, ale naprawdę służę całemu narodowi. Prawda? Służę każdemu człowiekowi, każdemu nawet w tym najmniejszym miasteczku czy tej najmniejszej wiosce. Tutaj też chyba warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób rozumiana jest polityka przez wielu rządzących. Czy jest to tylko i wyłącznie dążenie do utrzymania, wcześniej zdobycia władzy, czy też właśnie troska o dobro wspólne. A w tym przypadku ta troska o dobro wspólne, czy takie spojrzenie na społeczność, spojrzenie na człowieka, a nie tylko i wyłącznie na konta w banku, no chyba by się jednak przydało, prawda? Tak. No ja myślę, że tu pan wojewódka, który budował to miasteczko, pan wojewódka, który był też burmistrzem, starszy pan, mógłby więcej na ten temat jeszcze powiedzieć. Myślę, że pana Fryderyka również dzisiaj jeszcze zapytamy o życie tutaj we Wleniu. Zostańcie państwo z nami. Zastanawiamy się nad tym, jak wpływa bezrobocie i takie problemy właśnie z marginalizacją danego regionu na życie mieszkańców, ale bezrobocie to nie tylko słupki, statystyki i procenty, ale to konkretne przełożenie na życie konkretnych ludzi. Pani Janina Zych dobrze chyba wie, co to znaczy i jak to wpływa. Czy może nam Pani o tym opowiedzieć? Jak realnie to wygląda? Jak to wpływa na życie? Bardzo trudno mówić o tym, bo to są rzeczy... To są ludzie, to są istoty, to są dzieci, to no po prostu dla mnie to jest coś, czego nie powinno w ogóle być w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, bo nasza ojczyzna jest bogata. Na przykład niszczy się to, co może dać nam chleb, prawda? I to nie tylko tu, bo ja patrzę, jak w Szklarach tą hutę zniszczono, jak wszędzie przemysł, to jest doprowadzanie do wynarodowienia naszej ojczyzny do zniszczenia, a bieda, gdzie choroba, cicha bieda, gdzie wstyd się przyznać, że dzieci nie mają chleba, gdzie kiedyś 9 kilometrów dzieci szły, żeby w piątek, bo w szkole zjadły, ale już w inne dni, piątek, sobota, niedziela, nie miały kawałka chleba. To są rzeczy nie do pomyślenia. Gdzie jak choroba w rodzinie, to sam dojazd do lekarza to jest 20 zł do specjalisty. Mało tego, specjalista przyjmie taką rodzinę po jakimś czasie, bo to trzeba zalistować się, pół roku czekać, prawda? No matka z chorym dzieckiem co robi? Wszystko robi, nie da jednemu dziecku jej, żeby drugie ratować, prawda? Te małe mieściny są straszne, bo tu nie... Tu jeden drugiego się wstydzi nawet przyznać do tego, że jest biedny, prawda? Bo tak jest w życiu. Kiedy dobrze się wiedzie, to mamy przyjaciół. Kiedy się coś źle dzieje i każdy się boi, że ta druga osoba wyciągnie rękę, prawda? Takie sytuacje bywają. No część społeczeństwa jest niesamowita, jest dzielna, jest w ogóle... Także możemy powiedzieć, że nawet było ratowanie życia przez społeczeństwo, bo lekarze powiedzieli, że pani już nie będzie żyła. Nie ma co
robić koniej, że procedury leczenia się skończyły, kiedy wtedy społeczeństwo zbiórka, badanie prywatnie, kobieta żyje do dzisiaj. Także mamy przykłady, że no, działalność charytatywna. No to jest istota ludzka i potrzeba, a to co się robi, ja wiem. A ma pani wrażenie, że z czasem tych problemów jest więcej? Coraz gorzej. Coraz gorzej, dużo gorzej. Na przykład to są... ja na przykład mam z mężem stałą, mamy emeryturę, ale tam gdzie troje dzieci jest, w rodzinie uczących się, gdzie 1200 osoba zarobi, proszę sobie wyobrazić, żyć za tą sumę z rodziną. Albo matka, jak tutaj chłopce, na głowie staje, żeby zapracować, żeby mógł się uczyć. On też po szkole idzie gdzie może, sprząta, robi, żeby zarobić na kawałek chleba. On nie pójdzie w narkotyki, on nie pójdzie w komputer, on walczy, żeby przeżyć i żeby brat miał co zjeść. To są rzeczy nie do pomyślenia w naszej ojczyźnie, tak bogatej, gdzie no, chleb leży na ziemi, tylko podnosić go. Jest również pan Robert Wojewódka, który przed chwilą wspomniał o tym w rozmowie ze mną, że sytuacja trudna dotyka również tych, którzy znajdują tę pracę, ale za granicą, i te rodziny, które to dotyka. Co się wówczas dzieje? Czy rzeczywiście mamy tu do czynienia z jakimś problemem? Właśnie, wydaje się, że jesteśmy tutaj w terenie przygranicznym. Mamy 60 kilometrów do naszego wielkiego sąsiada, wielki rynek pracy, Niemcy, bogaty kraj. Wielu ludzi pojechało tam szukać chleba. Pracują. Jednak ostatnio przerodziło się to w masowe wyjazdy kobiet z tego terenu do pracy jako tak zwane opiekunki. Pracują tam cały miesiąc, nieźle zarabiają, ale tu zostają rodziny. Tu często zostają dzieci, czasem z babcią, czasem z dziadkiem, czasem z mężem, który powiedzmy nadużywa czasami. I to jest gehenna tych rodzin. To się obserwuje coraz więcej jest tych rodzin i to jest... Jeśli mówimy tu o człowieku, to we Wleniu jest to główny problem, uważam, w tej chwili. Te dzieci uciekają w narkotyki, te dzieci są opuszczone, te dzieci są niezadbane i to jest główny problem. I jeśli jeszcze pracuje mężczyzna, kobieta, jak to się mówi, kobieta, matka, Polka trzyma tą rodzinę, ale kiedy do pracy wyjeżdża matka, żona, to rodziny te są naprawdę, naprawdę zaniedbane. Czy musi być tak, że w małych gminach, w małych miejscowościach, takie jak ta, pracy nie będzie można znaleźć? Czy też może państwo jednak znajdzie jakieś mechanizmy, sposoby, może zmieni politykę po to, aby w takich miejscach również ludzie mogli żyć i mogli żyć dobrze, po stronie prawdy? Drodzy Państwo, jak wcześniej powiedzieliśmy, jest z nami też pan Fryderyk Wojewódka, mieszkaniec Wlenia. Panie Fryderyku, pamiętając lata świetności, jeżeli tak mogę powiedzieć, tego miasta, tej gminy, jakie ma pan takie pragnienie serca, by ta gmina wyglądała, by mieszkańcy nie uciekali, by mogli ci, którzy chcą tutaj zostać, bo oczywiście ten, kto będzie chciał żyć w innym miejscu, będzie miał do tego prawo, ale jeżeli ktoś chce zostać, a nie może z uwagi właśnie na brak możliwości, jakie jest pana marzenie właśnie w tej kwestii? Jak to powinno wyglądać? Proszę panią, zacznę od kolei, bo to ma tutaj charakter taki no, przodujący sprawie. I chciałem na przykład powiedzieć, że tu nie wszyscy wiedzą, że takie wioski jak Czernica, bardzo duża wioska, Janówek i jeszcze tam Puławna, Płoszczyna mają mniej więcej 8-9 kilometrów do Wlenia i do Nielesna, do stacji, która tutaj poprzedza Wleń.
i ci ludzie nie mają tam nic, żadnych możliwości dostania się na przykład do Jeleniej Góry albo do Lwówka Śląskiego. I korzystali tutaj właśnie ze stacji w Leń i Nielesno. O tym trzeba byłoby też powiedzieć, bo to są miejsca zabite, jak to się mówi, dziury deskami. Czyli dodatkowo jakby w Leń dawał możliwości jeszcze tutaj pobliskim, mniejszym miejscowościom do tego, by mogli wydostać się z okolicy w różnych celach do większych miast. No tak było właśnie od początku zarania, bo ja pamiętam te czasy tutaj od samego początku, od 1945 roku. Chciałem powiedzieć, że tutaj przede wszystkim na terenie Wlenia i okolic było osadnictwo wojskowe i tutaj wszyscy, na przykład moi rodzice, to byli rodzicami wojskowymi. Jest tu bardzo dużo na przykład wojskowych kobiet zamieszkałych kiedyś, które brały udział w II wojnie światowej. No i drugim tematem, którym chciałem poruszyć, to jest właśnie też to sanatorium. My się zastanawiamy na tym sanatorium, bo jeszcze mówiąc za kolei, jak kolej prowadziła to sanatorium, to tam pracowało ponad, nie tak jak teraz się mówi, 60 czy 70, tam personelu było 200 osób. Dawało to pracy do lawlenia, a kuracjuszy było ponad 400, przyjeżdżało na turnusy były. Oprócz tego było na przykład to sanatorium kolejowe obsługiwało dom dziecka tak zwany, gdzie przyjeżdżały dzieci z upośledzeni hejnemidyną czy innymi takimi chorobami nie do wyleczenia. I następny dom też obsługiwał, tam też personelu było z 20-30 osób zatrudnionych i tych dzieci było też nieraz setka cała. I to wszystko zanikło. I domyślam się właśnie, i myślę na tym, czy to, że siostry zakonne prowadzą ten zakład, tą taką świetną dla nas placówkę, czy to nie jest jakieś polityczne po prostu zapatrywanie się tego, żeby wiarę katolicką jakoś tam bardziej jeszcze przygnębić, żeby siostrom nie dać możliwości prowadzenia tego zakładu. Czy to właśnie nie ma charakteru takiego upośledzenia dla sióstr zakonnych? A jeśli pani chce mówić i chce się dowiedzieć teraz do tematu tego wrócić, o którym pani mówiła, że ja to widziałem od samego zarania, bo mieszkam tu od października 1945 roku, to znaczy od samego początku. I cały rozwój tego wszystkiego i życie tętniące tutaj to znam od samego zarania. Też tutaj kończyłem i szkoły i inne rzeczy i pracowałem w urzędach i trudniłem się gospodarką komunalną, żeby rozbudowywać i udało się to. I zrobiliśmy to bardzo dużo, bo na przykład same place, ulice, te wszystkie inne rzeczy to zostało doprowadzone do takiego jakiegoś wyglądu, jak można powiedzieć, bo było to kiedyś od czasów niemieckich bardzo zaniedbane. Na przykład w latach 45-50 to na rynku, jak pani wyszła z autobusu czy z czego, to po kostki się w błoto wchodziło, bo nie było ani chodników, ani placów utwardzonych, ani wszystko, żeśmy tu jako Polacy to zrobili tutaj we Wleniu i dlatego jest nam przykro, że teraz państwo jakoś tak pozostawiło to wszystko na takim pastwym losu po prostu. To wszystko zaniedbuje. Pola nawet uprawne, które kiedyś były, wszędzie zbierało się zboża, inne produkty rolne, to dzisiaj wszystko zarasta lasem i chwastami i nikt tego ani nie uprawia, ani nie dba o to, żeby coś z tego zrobić. Także widziałbym tylko, wszystko rozbija się przede wszystkim o pieniądze. Gmina jest biedna, dochodów nie ma, podatków nie ma, żeby można było coś wziąć, jakieś przedsięwzięcia w tym środowisku.
a państwo nic sobie z tego nie robi. I jeszcze to, co mieliśmy dobrego, to nam likwidują zamiast pomagać, żeby jakiś rozwój następował. Panie Fryderyku, budowali państwo tutaj właściwie tą miejscowość. Udoskonalali państwo na tyle, na ile było można. Pani poseł, czy jest szansa właśnie dla takich miejscowości, dla takich ludzi, którzy kochają swoje miejsce, w którym się urodzili, do którego przybyli, o które dbali? Czy jest szansa, by młodzież mogła w jakiś sposób też rozwinąć skrzydła mimo wszystko? Czy jednak polityka państwa działa i ma na celu zlikwidowanie takich miejsc? Dlaczego właściwie? Bo tak naprawdę dobry gospodarz, patrząc na piękno tego miejsca, na możliwości tego miejsca, powinien tym bardziej mieć plany rozwoju, tym bardziej wspierać. Jak wygląda właśnie polityka państwa w stosunku do takich małych miejsc? Mówiliśmy dzisiaj już o tym, że ona jest rabunkowa i że jest bardzo niesprawiedliwa. I to jeszcze raz powtórzę, że polityka Platformy zwanej obywatelską to jest polityka wspierania bogatych, a biedni mają pozostać biedni. Widzimy coraz większe dysproporcje. Myślę, że nigdy jeszcze nie pamiętaliśmy, czy nie widzieliśmy takich dysproporcji między tymi, którzy są potwornie bogaci, mają nawet podgrzewane chodniki przed domem i tymi, którzy nie mają jak dojechać do pracy. I tak to wygląda. Oczywiście trzeba zmienić ten rząd, to jest podstawowa rzecz i będzie dużo do zrobienia, żeby zmienić kierunek tej polityki. Przede wszystkim pierwsza rzecz, która mi się nasunęła, jak na to patrzę, to sprawa w ogóle polityki wobec samorządu terytorialnego. Ja apelowałam o to, jestem przewodniczącą podkomisji do spraw finansów samorządowych, mam kontakt z samorządowcami. Ta polityka jest okropna. Platforma Obywatelska zamiast przekazywać kompetencje, to przekazuje dziurę budżetową, przekazuje swoje kłopoty finansowe, przekazuje deficyt budżetowy na samorządy i mieszkańcy małych miejscowości, samorządowcy bardzo to odczuwają. Stąd też jest obywatelski projekt zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Pracuję w tej podkomisji i właściwie mam pracować w tej podkomisji, bo pan Waldy Dzikowski, który jest przewodniczącym tej podkomisji, jeszcze nie zwołał żadnego posiedzenia, bo nie chce zmian w finansach samorządu terytorialnego. Ale druga rzecz, która jest naprawdę bardzo taka bolesna i myślę, że Polacy słyszą o tym deszczu pieniędzy unijnych, który spadł na Polskę. Proszę się spytać mieszkańców Lenia, gdzie te pieniądze widzą, w czym to pomaga. To są źle wydane pieniądze, które tak naprawdę wracają do, w wielu wypadkach każde euro wydane, to ile procent wraca z powrotem do Niemiec. Czy to są pieniądze wydawane dla dobra człowieka, dla rozwoju? Czy one są proinwestycyjne? Nie. To są z góry zatwierdzane ramy i programy, które nie służą Polakom, nie służą małym miasteczkom. Przede wszystkim trzeba dobrze negocjować i programy, i sposób wydawania pieniędzy, bo nie wystarczy mówić, że się przywiozło ileś tam miliardów, ale na co się też przywiozło? Czy to będzie służyć mieszkańcom? Oczywiście to trzeba zmienić, ale najważniejsze to też nie poddawać się i budować wspólnotowość i walczyć o swoje. My powinniśmy jako Polacy się mocno organizować. Jeżeli nie mamy wolnych mediów, bo nie mamy. Jeżeli nie może mieć telewizja trwa miejsca na multipleksie. Dlaczego nie może być? Po to, żeby nie docierać z prawdziwą informacją do Polaków. Skoro taka jest polityka, to musimy sami się organizować, musimy sami sobie przekazywać informacje i musimy walczyć o te przyczółki demokracji i przyczółki prawdy i wartości, jakim jest Telewizja Trwam, organizując się, ale walczyć o nasze małe miejscowości, o nasze małe wspólnoty, bo w nich są najważniejsze wartości dobra prawdy i miłości. Po 1 300 000 złotych wzięli nagrodę za budowę stadionu narodowego w Warszawie. To tak, nie stadionu. A biednym dzieciom każą jeść szczaw i mirabelki. A tutaj byśmy takie środki utrzymali, to coś by się zrobiło za te pieniądze i społeczeństwo by skorzystało. Dzisiaj ludzie chorzy, którzy nie mają układów i pleców, czekają godzinami na to, żeby w ogóle jakiś lekarz im godzinami na pogotowiu czy na karetkę, a latami, żeby dostać się do specjalisty, mają szczęście jak do tego czasu dożyć.
żyją. Rzeczywiście Polska jest bogatym krajem ze źle wydawanymi pieniędzmi i uważam z celowym działaniem, żeby zdegradować zarówno Polskę małą, tą lokalną, wspólnotową, jak i po to, żebyśmy po prostu przestali się czuć dumni, że jesteśmy Polakami, żeby nasi młodzi ludzie wyjechali z kraju. Po prostu to jest celowe działanie, uważam, antypolskie, antypaństwowe. Pani poseł, podsumowując tylko, czy będzie pani starała się dbać o tą społeczność właśnie tutaj miejscowości w Leni? Tutaj jestem między innymi po to, żeby pokazać, że się solidaryzuję z mieszkańcami Wlenia, z mieszkańcami Lwówka, ale też i Kamiennej Góry i wszystkich miejscowości małych na ziemi jeleniogórskiej. Napisałam dziesiątki interpelacji w sprawie kolejowej, to myślę, że tutaj razem z moim kolegą zrobiliśmy wiele rzeczy. Natomiast obiecuję, że będę walczyć i nie będziemy się poddawać i będziemy dokuczać tej władzy, żeby nie myśleli, że będą tak spokojnie i bez konsekwencji tutaj nam przeszkadzać i likwidować nasze miejsca pracy. I musimy zrobić wszystko, żeby siostry dostały kontrakt. Musimy zrobić wszystko, żeby nie doszło do likwidacji tej linii. Ale, i dzięki właśnie tej jedności jako poseł i polityk wsparcia tej społeczności, żebym nie została w tych działaniach osamotniona. Na pewno wsparcie będzie. Pani poseł wspomniała, że Polska jest krajem bogatym, ale źle zarządzanym. To znaczy, że pieniądze idą tak naprawdę w dym. Przypomnijmy sobie wspomniany Stadion Narodowy i inne stadiony, które tak naprawdę obecnie będą nas tylko kosztowały duże pieniądze na utrzymanie. Wspomnijmy autostrady, które zbudowane zostały kosztem wielu firm, które upadły. I pytanie na koniec. Czy dobry gospodarz pakuje pieniądze w niewłaściwe zadania, w niewłaściwe inwestycje, czy też stara się rozgospodarować je dobrze, tak jak choćby tutaj, gdzie na pewno te pieniądze by się przydały, po stronie prawdy.